Szef kuchni jutra to, jak dla mnie, to osoba, która no, stara się coś zrobić dla rynku gastronomicznego na przyszłość, stara się promować gastronomię przede wszystkim w Polsce. Ja staram się to robić, no i ma jakąś wizję na przyszłość. Jakie emocje, na pewno jest to bardzo przyjemne. Nie jest to pierwsza nagroda, którą już odbieram, więc już się troszkę do tego przyzwyczaiłem, ale za każdym razem jest to na pewno radość. Jak gotuje się dla Amaro? No, ciężko powiedzieć, no jak dla mnie jest jeden z najlepszych polskich kucharzy, jak nie najlepszych, no ma na pewno wizję gotowania i szczerze powiem, że jego każda uwaga na temat dania, które zrobiłem, jest naprawdę bardzo cenna i biorę ją do siebie. Co ja lubię jeść? Wszystko lubię jeść, ale najczęściej jedzonym daniem przeze mnie jest makaron z sosem pomidorowym, który przyrządza mi dziewczyna, jak wracam z pracy, bo przez cały dzień nic nie jem. I generalnie to jest jedyne, czym się żywię. Mogę obiecać, że dam z siebie wszystko, włożę całą swoją energię, całą ciężką pracę, żeby zrobić coś niesamowitego w Polsce, bo o to w tym wszystkim chodzi, po to wróciłem do Polski.